tej strony Nagielowski i witam was w kolejnym odcinku Company of Heroes 2. I dzisiaj kontynuujemy naszą kampanię i dzisiaj misja Cytadela. No, luty 1945 roku, Poznań. Tu będziemy walczyć właśnie po upadku Powstania Warszawskiego. Niemcy no, opuścili Warszawę z tych ruin i praktycznie nie zajmowali praktycznie tu już, jak wiadomo, już nie muszę się rozpowiadać mocno Poznanie. Po prostu Poznań miał jakby takie fortyfikacje i Niemcy zrobili z niego niezłą fortecę i chcieli zatrzymać nadejście Armii Czerwonej, ale jak wiadomo, nie udało się im tutaj. Można też tu przeczytać sobie, co tutaj piszą, bo tu też jest to. Z Poznań zbudowano wokół średniowiecznej cytadeli, którą Niemcy wykorzystali jako ostateczną linię obrony, lecz kamienne mury i szańce nie mogły zatrzymać wojsk radzieckich. No. Właśnie o tej tu wybudowa się taki średniowieczny zamek jest po prostu w Poznaniu. I tutaj oni wykorzystywali jako to obronę. No, ale zobaczymy, jak tu będzie w grze to przedstawione. Jak tu będzie wydarzenie. Przy okazji, mamy już tu misję 12. Jeszcze wiem, że to. Jeszcze dwie jakieś misje i mamy w ogóle zakończony. I wtedy wrócimy sobie, widzowie, do Love Thundera. I się może postrzelamy. I też może się pojawić Atomic Heart. W sumie bardzo się może pojawić, bo bardzo już na to już nie mogę się doczekać, aż ja odpalę Atomic Heart. No, trochę wyczekiwałem tą grę, mówię szczerze. I na Game Passie się pojawiła. Dobra. Zapraszam do oglądania, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i miłego oglądania. Tak, na ostatnią chwilę, poroczniku? Majdanek? Partyzanci? Morderstwo? Takie coś chcecie wysłać? Tak, ludzie muszą się o tym dowiedzieć. Wasze słowa mają dawać im siłę, a nie wpędzać w rozpacz. Wiecie, jaką to szkodę może wyrządzić działaniom wojennym? Szkodę wyrządza udawanie, że nic takiego nie miało miejsca. Te słowa nie opuszczą tego pokoju. Prawda w końcu wyjdzie na jaw. Trochę się pogubiliście. Zmiana otoczenia dobrze wam zrobi. Zgłoście się do pułkownika Saitowa w 8 Armii Gwardii. Przydzielacie mnie do batalionu karnego? To wyrok śmierci. Ich historię opowiedzcie, poruczniku. Póki jeszcze możecie. Ostro. Widzę, że nas... No, widzę, że się trochę buntuje już tutaj. Po tym, no, pamiętacie pierwszy odcinek? Był te pierwsze odcinki, jak on tak nawet nie przejmował się tym, że tracił żołnierzy, a teraz już widać właśnie, Isakowicz zaczyna się tym bardzo przejmować, że tymi krzywdami, co się dzieje na świecie, że tracimy dobrych żołnierzy, przyjaciół za, nie wiem, za byle błahostkę. No nieźle. Dobra, ładuj się szybciej. No. O, ruszyło. Mam nadzieję, żeby internet mi dziś nie wywalił Company of Heroes. Dobra, do akcji. Już na przywitanie ostrzał mamy. No, już trochę tu grzeją. Z moździerzy i z mudziału. O, nasza baza. No i mamy Poznań. Dobra. Już się domyślam. O matko. To nie będzie prosto chyba się tak wedrzeć tam. Zawarści. Reszta Armii Czerwonej przemieszcza się w kierunku Odry i Niemiec. Nam przypadł w udziale zaszczyt wyplenienia z miasta szwabskiego robactwa. A zalęgło się głęboko. Musimy zająć zewnętrzne reduty, a potem przedrzeć się przez miasto aż do samej twierdzy. Jednak oddziały pancerne mogą ruszyć dopiero, gdy zniszczymy działa przeciwpancerne na murach. W trakcie, gdy będziemy przebijać się przez mur, nasze lotnictwo przeprowadzi rozpoznanie. Następnie piechota i pancerni wedrą się przez wyłom.
Gdy już pokonamy zewnętrzne umocnienia, ruszymy przez miasto i zabezpieczymy pozycje na placu i w ratuszu. I w końcu osaczymy te szczury w cytadeli. Naszym pierwszym zadaniem jest przedarcie się przez zewnętrzne mury i zajęcie części miasta. Spodziewajcie się zażartej obrony muru. Uważajcie też na ataki z redut na waszych flankach. Przemieszczamy się. Czołgiści mają się za nie wiadomo kogo. Jak dotrzemy do Berlina, znajdę sobie dobre niemieckie sprzęty. Most jest uszkodzony! Kolej! Trzeba znaleźć inną drogę! Czekamy na tych miast wyrusza. Melduję, że zwiadowcy znaleźli miejsca, w których mur jest w kiepskim stanie. W podwodzie mamy ISU 152. Może tak ciężka jednostka zniszczy mur i wjedzie do środka. Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Gotowa. Dostaliśmy współrzędne. Ojciec gotowy do działania. Szykować się do wymarszu. Przydzielono nam miotacze! Już się nie mogę doczekać! Poborowi zyskali dostęp do granatów Pepans. Rozkaz numer 227. Drogi CKM rozwalony. Zatamować ich wodą. Strzelec KM. Zabierzemy cel. Nie czytałem strzela. Karabin przyszykowany. Zdjąłem przeciwpancernych. Ruszamy. Przedostaliśmy się już za mur, powinniście się pośpieszyć! Na wszystko. Idźcie po moich śladach, będzie łatwiej. Trzeba coś wyburzyć? Ruchy. Tu ISU 152.
O Boże, widzowie. Ja się skapnąłem, że ja miałem wyciszony mikrofon. Widzowie, przepraszam. Skapnąłem się po chwili, że ja miałem wyciszony mikrofon i ja gadałem sam do siebie. XD. Ja, dobra, nieważne. Co mówiłem tam wcześniej, to już nieważne. O. Ale widzieliście, co ja robiłem po prostu i co się działo. O kurde, patrzcie teraz, jak to wygląda tu poza. O matko. Dobra. Teraz mówię, że biorę sobie oddział z CKM-em. Melduję, że w jednym z tych budynków dowodzenia prawdopodobnie przetrzymują jeńców wojennych. Ich może być? Nie mamy pewności, ale raporty donoszą o 20 lub 30. Żołnierze, waszym zadaniem jest zajęcie tych budynków. Jeśli dacie radę, wejdźcie do środka i znajdźcie naszych towarzyszy. Dobra. Generał pułkownik Kaupakci. Słyszeliście? W jednym z budynków dowodzenia mogą przebywać jeńcy wojenni, więc zajmijcie je, ale ich nie niszczcie. Rozumiemy, generał. Dobra. Znajdź więźniów wojennych. Dobra, wy zajmiecie ten punkt. No, ale widzę, że ta armia też se radzi. Widzę, że ci sojusznicy też robią co. Dobra, to my idźmy tak lewą stroną. A serio, widzę, co to jest? Wsparcie ogniowe i Iła. Iłu, nie wiem, jak to się czyta, dobra, nieważne. Dobra. Tam oddział pójdzie to zabezpieczyć. A ci co robią? Nie użyj, nie naprawiają most. Czekaj. Czy oni naprawdę naprawiają most? Czekaj, to się da? Czekaj, sprawdźmy. Bo jak tak, to kurde. Generale Czujkow, zbliżamy się do ratusza od wschodniej flanki. O, to dobrze. Dobra, wy przyjmujcie to, co to jest. Czekaj, nie trzeba, mamy 20. Zajmij ludzki placówkę, zajmij ludzki ratusz. A, to tu. Ty, patrz jakie wariaty tu poszły. Dobra. No to chodźcie tu do nas i idziemy zajmować tamte punkty. Mówiłem, to byłoby zbyt łatwe, żeby tak by tam było puste. Przesuwamy się. Tu. Dobra, dobra, tu jest punkt. Gdzieś w tym mieście jest druga chałbica. Daje nam naprawdę ostro popalić. To chyba dobiega z Cytadeli na północy. Skupcie się na przejęciu dwóch posterunków. Później zajmiemy się Cytadelą. Przepraszam chwilę, musiałem bo mój tata wszedł do pokoju i nie chciałem, żebyście słyszeli rozmowy. Tak przy okazji, o kur, aleśmy zjedli z powierzchni ziemi. O, idzie nam wsparcie nasze, idzie jakby, jak powiedzmy. Dobra. Dobra. O kurde, tych tu nie widziałem. Z miotaczem. Jezu. Co za wariaty? Co za oni tak wypluli ogień z siebie? Dobra. Poborowi. Iść tam. CKM-iści. Ustawić się tu. Snajperzy, ustawić się też tu. Drudzy CKM-iści, ustawić się tu. Strzelać. Ujo. Dobra, czekaj. A dajmy temu, ulepszymy ten o. Tak, CKM. I zajmijmy ten punkt, czyli poborowi. I zróbcie swoje zadanie. Dobra, my tutaj wszyscy.
zajmujemy już ten punkt. Ładnie. W BT. A tu co to było? O kurde, do tyłu, do tyłu, do tyłu. O kurde, Stiug. Skupić ogi masowego rażenia. O Jezu. Nie zauważyłem tego. Tego się nie spodziewałem, mówiąc szczerze. Jezu, to była trasa żołnierzy. Cały ostrzał, kurde, idzie. Dobra. Dobra, poborowych trochę potrzebuję. Czekaj, potrzebuję pewnego pojazdu, który muszę tu znaleźć. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Półgąsienicowy. Dobra, transporter wezmę. I sobie zrobimy namiennik, młynek do mięsa. Trzeba coś zbudować? Dobra, to było takie trochę nieoczekiwane. I też zadajmy... Co jest? Dzieło Pucu. Nie silniejszy czołgów. Czy dzieło pancerne ISU. Nie, dajmy sobie... O, T-34. Dobra. Jesteśmy chwilę bezpieczni, bo on będzie nam... M5, gotowy. Dajmy... Czekamy na poszwórny M45. Transporter przyjął rozkaz przyjazdu. Jeszcze. Dobra, chwilę... dobra. No to robimy to tak. Snajperzy idą przodem. Teraz. Bo to, co zrobiłem, to było nie znaczy, nie spodziewałem się, że tu przyjedzie ten podpalający. Bardziej myślałem, że ten czołg przyjedzie. No. Ten transporter przyjedzie, to trochę nam... Co to było? Nie no, gdzieś do nas bije artyleria. Ale nie trafię tak celnie. Dobra, wysyłam taki zwiadzik nasz. Tu na razie spokój. Nie, do tej ulicy to jest spokój. A tu? O kurde, dobra, nieważne. Nie było tematu. Jesteśmy na zachodnim placu. Nie było tematu, Tiger stoi. Dobra. Działo, potrzebuje moich moździerzy. Dobra, jest tu transporter? Jest. Transporter przemieszcza się. Dobra, podjedź, bo potrzebuję uzupełnić żołnierzy, jeśli to możliwe jest teraz. A jak pamiętam, to się da uzupełnić od niego. Tak, da. To pouzupełnijmy tam, gdzie może. Tylko u inżynierów. Dobra, moździerz, jakbyśmy, jakby mogli, o, tu cię może poślijmy jakoś. Co jest? What the shit? What the hell? Właśnie, co ty do cholery robiło działo przeciwpancerne? Albo nieważne, już mam odpowiedź. Dobra. Przygotowujmy się. O nie, dwa... Łe, snajperów mi odkryli. Nie zauważyłem tego. Co, dlaczego tak biją? Przepraszam, znowu mi tutaj rodzice. O, idzie mi wsparcie, bo tam mamy grube problemy. Właśnie to jest nasz problem, Tiger. Dobra, bij do niego. Bij artyleria? Bij. Bo ci tu nic nie zrobią. Mogę tylko OKM rozstawić sobie, o tako.
Uzupełniliście się? To wszyscy? A, no ta, bo limit. Dobra. Trzeba podjeść. O kurde. Isu, ty już dane się powiedzieć przeciwpancerny, tak? Gdzie ty jesteś, Isu? Dobra, ty. Czy to będzie strzelał? Ty trafił! Łe, jak przez budynek przepenetrowało. E? Dobra, już tu wysyłam jednostki, możliwe, że biją moje. Czekam na odkręcić grzanie, zimne jak cholera. Dobra, inżynierów przesuwamy. Dobra. Sojusznicy. Przepraszam, bo nie wiem, czy słyszycie, ale to moja mama. Pies znowu wchodzi im do łóżka. Jakby dziwnie to nie brzmiało, oczywiście. Dobra. Ty, dobrze był ten karabin. Ten karabin jest dobry. O, pies mi teraz wszedł do pokoju. Dobra. Pójdźmy, wyślijmy piechotę, żeby dużych strat nie robić. Bo ci snajperów, to ja mówię... Kurde. Bo tego psa zaraz strzelę, bo mnie już trochę... Strzelaj. Strzelać. Nieważne. Mówiłem... Ej, dobrze, że ich wysłałem. Oj, to był wasz największy błąd. Dobra. Poborowi. Kolejni. Cześć. Oni się tu nie przebiją. Dobra. O, weźmy sobie. Pancerz szlaka bierzemy. No i super, zajebiście. Poborowi z pancerz szlakiem. Dobra. No to teraz oddziały. Sprawdzimy, co tam się kryje. Zanim wpuścimy czołgi. Bo nie chcę niespodzianek. Jak jeszcze kolejny Tiger będzie stał, to... Jesteśmy w drodze. No. Dobra. Co? To nie szli za nimi? No kurde. No i po nich, dobra, trudno. Strzelać. Dobra, lekka artyleria. O kurde. Dobra. Dasz radę? Dobra, Isu, bo tu oni siedzą w tym domu, w tym budynku. Dobra, daj mi się tym może najpierw. Jak oni przygwożdżony? Dobra, zaraz. Tu. Kogo my tu możemy wysłać jeszcze? CKM-istów. Czy mam jeszcze jakąś jednostkę poborowych? Tu mamy jeszcze. Nie wiem, chyba tak długo trudno się ich pozbyć. A ty się nie może ruszyć, bo przygwożdżony. Dobra. Zróbmy tak, wjeżdżamy tam siłą praktycznie całą i ich miażdżymy totalnie.
Jezu, Isu nie. Dobra, Isu, wiesz co, dam ci łatwiejsze zadanie. No właśnie. No i. I. O nie, czekaj. O kurde. Czekaj, a gdzie są ci więźniowie? Bo ja nie widzę. Znajdź uwięzionych bataliony karne. Właśnie nie wiem, gdzie są te bataliony. I tak sobie teraz przypomniałem. Dobra. Dobra, cały oddział uzupełniamy. Tu też uzupełniamy straty. Dobra. Potrzebujecie czegoś? Poprzednik zginął jak bohater. Ma przejąć tamtą strefę. Dobra. Żołnierze, dostaliśmy nowe rozkazy. Mamy wziąć udział w walkach w Berlinie. O. Generale Czujkow, do was należy pozbycie się wszystkich Niemców z miasta. Nie zawiedźcie nas. Ustawić możesz w tamtym punkcie. Dobra. My przepychamy to gdzie tam. Dobra, jak tu wygląda? Przyjmujecie ten punkt? A, dobra. Kurwa, właśnie nie wiem, czy tu nie byli więźniowie, ale nie wyglądało, jakby tu byli więźniowie. Nie wiem, gdzie mogą być ci więźniowie, serio. Jak ich zabiję przypadkowo, to naprawdę będzie to kompletnie przypadkiem. Dobra, naprawmy jeden czołg. Dobra, lećmy na prawą stronę. A ci co? Aha, oni się wycofują? CKM gotowy. Jedziemy. Gdzie snajperzy? Tu. Przemieszczamy się. Dobra, tym razem nie schrzanie tego. A tutaj co? Gdzieś tu mam jakby oddział snajperski, jak mi to pokazuje. A jest tu jeden. Dobra, chodź, dołącz do reszty. Tu oddział z KM-em. Sprawdzamy, czy jest bezpiecznie. Nie ryzykujmy. Dobra, ujawnij flary. I... Gdzie? Tu jakby te... Jakiś... Nie wiem, jakieś niecelne ich strzały są. Przemieszczamy się. O, żeż cię. Nieważne. Oj, oj, idą następni. Będą się mnie bać. Ruszamy. Może weźmy moździerz na początek tak dobry. Bo tu moździerz zrobi większą furorę niż my. Dobra. Dobra. To przestawmy ISU. Towarzyści, jesteśmy za wolni. Musimy przyspieszyć i wkrótce zająć Poznań. Spokojnie, tylko że... Zasoby, które otrzymamy, są bardzo ograniczone, gdyż inni też ich potrzebują. No super. Bardzo super. No, poprawiliście mi humor. Dobra. Tak. Chwila, czekajcie widzowie, bo mój pies coś tam chce, muszę go przygonić jakoś. Su-76, przemieszcza się! Jestem widzowie, przepraszam, musiałem psa się pozbyć z pokoju, bo mi teraz skomlał niepotrzebnie. Dobra, moździerze. I dajmy wam... O, to co skur... Dobra. Tej snajperzy. O jebani. Oni cofają się. Pozbyć się.
pozbyć się tych... O, właśnie, obsługi działa. Nie, to trochę głupie będzie. Siły wroga próbują zająć nasze terytorium. Ty. Ej. 152 obrywa. Nie, co? Nie mów. Kurde, zniszczyli mi pojazd. O, T-34. To ciebie tu proszę. No nie pierwszy. Nie, no nie pierdol, dobra, to już kurwa naprawdę jest chamstwo w szczytnej formie, dobra. No to rush, no to rush. Jak tak chcą, to rush. Dobra, tylko ostrzelać ten teren, bo tam czołg stoi. Isu zajmie się tym pojazdem. Oj, zaraz po nim będzie. Dookoła, koniec. Jest, dobra, wjeżdżać. Dobra, i teraz piechota. Dobra, ja tak chaotycznie wszystko daje. Dobra, T-34 też jedzie. To nie znaczy do zwycięstwa. Kurde, czekaj. Bo tu jeszcze mam, tu już mamy żołnierzy, armię. A ci gdzie idą? Plecy nam robią, kurde. Zesrańce. O, żeś dupę. Nie, nie teraz. Dobra, przeciwpancerny. No, pozbyliśmy się ich. Artyleria, bić. Dobra, wszyscy, zająć ten punkt. Kurde. Strzelaj ze wszystkiego, co kurna mamy. Bo idę budować kolejne czołgi. Niszczyciel czołgów. Gdzie tu jest T-34? Dobra, jest. Pierdykło. Żarz miło. O kurde, dobra. Dobra. Potrzebne ciężkie wsparcie? Krew nieco żywiej popłynie. Emilio, zlikwiduj. Dobra, zajmiemy to. Bo musimy znaleźć więźniów. Już ciul z tym punktem tu. Nie mów, że... Dobra. Nowy Su-85 do dyspozycji. Jakie rozkazy? Nowy T-34 stoi w gotowości. Dobra. Gdzie żołnierze?
Jeżeli chcę, ja to chcę przejąć, nie zniszczyć. Dwa. Da, jestem w drodze. Dobra, idź, idź, idź. Zlikwidowaliśmy załogę CKM-u. W drodze. Czaj. Jaki mamy rozkazy? Stop! O, nie! Wybiliśmy oddziały przyjaciela. Jezu. Ja się bałem, że oni już zniszczyli ten budynek. Na szczęście... O, ale przyjęliśmy ten czołg, więc... O, ale do nich to można strzelać, bez problemu. Dobra, rozstrzelać ich, kurde, w pierony. Dobra. Dowódca solowy. Dobra. O! Są jednostki, o kurde, czekaj. A w tamtym też mogły być jednostki, ja przed kogo zniszczyłem. Dobra, ciul z tym. Melduję, że znaleźliśmy naszych towarzyszy. Dajcie im broń i niech się włączą do walki. Zbyt długo stali na uboczu, teraz ich kolej, żeby walczyć za swój kraj. Słusznie. Dobra, o, na ratunek, dobra, weźmy sobie pa... No, pancerz raka. O, autozapis. Dobra. Nadszedł czas na nasz główny cel, położoną na północy cytadelę. Tam właśnie znajdziemy pozostałe niemieckie oddziały. Dobra. Zbierzcie siły po raz ostatni, bracia. Ciężki czołg melduje się. Nie zabrałem ci suchara. Wpierdol, dawaj. Wszyscy tu. Trochę ten... Trochę to trochę będzie dłuższe, o. T-34 gotowy, ruszamy. W razie czego to ja przytnę to jak ty będę mógł. Dobra. Ten odcinek trochę długi się będzie chyba zrobi, ale spokojnie jakoś to ogarnę. Ale teraz wszyscy z masowanym atakiem jedziemy wszyscy na ten punkt. O, bo mamy, o kurde, mam ograniczony czas. Dobra, to dalej trwa. Ciul, tam jedziemy naprzód, kurde. Ciało pancerne, Su-85 w drodze. Ciało pancerne, jedziesz, suczka, jedziesz. Zdobyć teren. Zająć punkt. Dobra, jedźcie, jechać. A ci co kurwa się pieprzacie? Kurwa, zapieprzać karne, a nie. Już tam pomijam ten czołg. O kurwa, was jeszcze nie wziąłem. Wy jesteście najważniejsi. Można wręcz powiedzieć. Wszystkie moje siły tu praktycznie są. Dobra. Brać i jechać tu. Dziwne, że ten tak trzyma mocno. Ale się kruszy mocno. Wszyscy ostrzał. O kurde, do tyłu. Nie spodziewałem się tego. Dobra, ty bij budynek. O, jakie przegwożdżenie. Jezu, ale forteca serio tu jest mocna. Dobra, nikogo tam nie ma. Wszyscy w Tigera. Dobra. No. Dobra, co ten karabin tu jeszcze robi? Dobra. Kawaleria pancerna w gotowości. No wchodzi do środka, kurde, do środka. Nie zastanawiać się nawet. Już stracimy jakiś jeden czołg, dobra. Mamy resztę silniejszych. Ruszamy na dziedziniec.
U Jezu, dobra. To nas przywitali to hucznie. Ale my jeszcze mocniej ich przywitaliśmy. Jazda. Czekamy to pół biedy jeszcze. Chyba niszczyciele. Jezu. Dobra, strzelać. Patrz, ile tam piechoty. Dobra. No, ale wiesz, rush mamy rush robić. Dobra, chodźcie. Holy shit, co tu jest? Nie widzę. Dobra, czujcie. No palić ich, palić ich, palić ich. Dobra. Dobra, iu, leci, iu. Kurwa, straciliśmy. Jeszcze tu mam żołnierzy, dobra. Ta? O. Uff. No kurde, moździesz nas. Nasz własny moździesz nas. A nie, tu jest. Ej, dupa. No. Nieprzyjaciel zniszczył jeden z naszych pojazdów. Kurde. Ktoś zasłonił naprawić pojazdy? Nie, nikt. Dobra, dać. Tu. Wszyscy tu. Dobra. Dobra. Mamy lekko podniszczone czołgi, ale musimy dać radę. Mamy ograniczony czas. Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Odwrót karany jest śmiercią. Jezu, ja już boję się, co tu będzie nas czekać. Dobra, wy zobaczcie ten, o, to działa. To będzie to. To jest Citadela. O, bić kurna w nich. Bić kurna jak nie wiem. Nawalać w nich też, piechota. Kurna, nawet pił może. Palić ich, palić ich. O, łamasz haubic. Dobra. Podpalić ich wszystkich. Tu z tyłu macie ich. Podpalić ich z tyłu. Dobra, palić ich, palić ich. Poddali się. Jest. Ale już wziąłem iu na przykład. Dowództwo kazało przekazać wam swoje gratulacje. Mieliście zostać wycofani z podpoznania, ale udowodniliście, że dacie radę wykonać robotę. To dobrze, że nas nie zwątpiliście. Zajęliśmy fortecę. Poznań należy do nas. Jest. Hurra, hurra. Cytadele poporowy kapitan. No widzowie, to było naprawdę
To, dobra widzowie, to była naprawdę porządna walka, ale dali nawet nam czas na... To ja już tak zraszowałem. Kij z tym, ile czołgów mamy. Po prostu zraszowałem to jak naj... Wykorzystałem IU, bo nam pomógł najbardziej. Bo ten IU wiele rozwalił w piechoty. Dobra widzowie, już nie będę gadał po prostu, bo już jest późna godzina i kończyliśmy się teraz na transmisji. Liczę, że się wam podobało. Walka w Poznaniu i do następnego odcinka. Cześć.